Dobra. Mówię co z butikiem. Jak ktoś z was jest z Pomorza, na początku powiem, to jakbyście mogli, żebyś udostępnić. Ogólnie jest taka sprawa. Iski. Odiski, sklep w Ustce został pierdolony w nocy i... Słuchajcie, w Ustce. Bo tam pracuje ktoś od Izy. I zdarzyło się tak, że w Ustce opierdolili cały sklep. Straty są bardzo ogromne. I włamali się o 1:30. I... Nie wiem, czy mogę to mówić. Ale policja jest rozjebana. I mogę wam powiedzieć, że policja polska jest śmieszna, bo mówią, że kamery, kurwa, kamery są wyłączone miejskie, bo jest RODO, więc są zjebani. Więc opierdolili sklep, drzwi zostały wyrwane z zawiasów i dlatego to udostępniamy, żeby... A te ciuchy to tylko i z rodzice produkują i jakby gdzieś były wystawiane czy coś, no to jakbyście dawali znać, nie? Tak, no tak policjanci powiedzieli, więc są rozjebani. Też... No właśnie. Tak powiedzieli. A strata jest, no naprawdę duża, kurwa. Ja takich pieniędzy nigdy nie widziałem w życiu. Na koncie u nikogo. Tak, a wpisz kamera łuska i masz 10 kamer, dokładnie. Więc opierdolili jakieś, kurwa, zjeby sklep. Takim chujom, kurwa, tylko ręce poopierdalać, naprawdę. Naprawdę, to jest przykre, kurwa, i dlatego to udostępnialiśmy. Ja tam prosiłem kilka osób i tam Machon udostępnił, Dawid Kasiusza poprosiłem, ale chyba nie widział, ale myślę, że udostępnił. Strata większa niż soka? Podobno. My się najbardziej obawialiśmy, że jak zaczniemy udostępniać, to oni mogą, kurwa, wiecie, za granicę to wypierdolić, no bo w Polsce, kurwa, no to jest jedna marka. Charakterystyczna. Jedna marka jest charakterystyczna i wiecie. No, więc jakbyście też mogli, jak jesteście z Pomorza, to udostępnić albo gdziekolwiek, to byłbym wdzięczny. Same dwa screeny. Nie musicie mojego Insta czy coś, tylko zeskrynujcie, udostępnijcie. Może się znajdzie, kurwa. Albo... O, Kas już napisał, daj screena. I mnie to wkurwia, mamy tylko urywek taki, że jakieś chuje dwa zakopturzone szły i tyle, no. To co, w tym sklepie nie było alarmu ani... No. Niestety, nie? I wiecie, jest lipa. Nie wiem, co mogę mówić w ogóle, nie wiem, co mogę mówić. O, ciężko będzie znaleźć chyba, to wyobraź sobie. Mnie to, kurwa, dziwi. Tak z Izą sobie gadałem. Kurwa, kamery miejskie są wyłączone. Chłopcy idzie w rękawiczkach, w kominiarze. Na czarno ubrany, ciuchy do wypierdolenia. Dźga ci kosę, kurwa. Umierasz. I wypierdala. I wypierdala. I policjant ci mówi, kamery miejskie są wyłączone, bo RODO. I co wtedy? Co policja robi? Co policja robi? Nic, kurwa. Umorzą śledztwo. No to co, widzisz, kurwa. Ja to z mamą rozmawiałem ogólnie, nie? Amadeusz wystawił, co ty pierdolisz? I ogólnie, jakbyście udostępnili, albo widzieli kogoś w tych ciuchach, no nie wiem, czy w tych ciuchach, bo w tych ciuchach dużo osób chodzi. Ze swój trainer to jest tam nagroda za konkretne info, kto by mógł to zrobić, 3000 zł, nie? Najlepiej to jakby Ferrari udostępnił Łązuski, więc zna tam dużo wpływowych ludzi, tak myślę. Możliwe. A wiecie, co my się najbardziej obawialiśmy? Że też będzie tak, że jak udostępnimy to i ja tam poproszę swoich jakby wpływowych, czyli jakichś tam rozpoznawanych ludzi, to oni się osrają albo, kurwa, pójdą z tym za granicę, że...
Bo wiecie, zobaczył, że to jest nagłośnione i dopiero później zaczną wystawiać albo wypierdolić za granicę. Skurwysyny jebane, ale kurwa, takiemu złodziejowi tu ręką pierdolić, skurwysynowi. To trzeba ochronę wynajmować. Ta! Ochronę, człowieku. Powiedziałeś to przed chwilą, no wiem. Jestem pijany trochę, ale mnie to wkurwia, no. Albo odczekają wzrok. Ochrona, to jedyne co możesz sobie załatwić, to tak jest w tym, na Shellu Rafał miał. Tam nie stoi ochrona, jeśli nie pilnuje, bo to jest na sezon. To jest, ogólnie na CPN-ach masz tak, jak Rafał mi opowiadał, to jest tak, że klikasz przycisk i ochrona przyjeżdża. To kliknij przycisk, kiedy jest sklep zamknięty. Dajmy na to, nie było tam kamer. Czy kamer, alarmów żadnych. Dobra, ale nieważne, no nie było, ale wy kurwa teraz, ja wiem, powinno to być wszystko, rozumiem to. Ale jaki zjeb musiał zapierdolić wszystkie ciuchy? No to trzeba być zjebanym człowiekiem, naprawdę. Chłop idzie, zapierdala wszystkie ciuchy. Kurwa, zjeby. Dwa jakieś zjeby z ustki. Jak mnie kurwa oglądacie, żeby wam. Kurwa, nie będę mówił, bo zaraz mi streama wypierdoli. Ile te ciuchy warte były? No myślę, że. No nie wiem, nie chcę mówić. Kilkadziesiąt tysięcy po prostu, no. Wszystko zajebali. Kasetki z kasą żadnej nie było. Kto w ogóle kradnie? No zjeby umysłowe. No ludzie, którzy kurwa nie potrafią uczciwie zarobić. A za info 3000? Śmieje się chłopie, że za info jest 3000, tak? Czyli co, jak ktoś da info i stratne jest kilkadziesiąt tysięcy, to powinieneś dostać te kilkadziesiąt tysięcy za info. Stary, to jest info, to jest pomoc, kurwa. Zresztą wypierdala, jesteś zjebany. No zjeb, kurwa. Ja nawet jakbym zobaczył, kurwa, no to nawet bym z tego nic nie chciał, bo chuj mnie to obchodzi, aby kurwa znaleźć tego chuja. Pierwszy milion trzeba ukraść? A kto ci tak powiedział? Widzę, masz. Rób cel na info. Nie, no to przecież to jest nagroda, kurwa, zawsze. Tak samo jak ja bym zgubił telefon, no to też bym dał jakąś kurwa kwotę. To sklep twojej rodziny? No prawie rodziny. Nieważne czyjej, ważne, że kurwa się stało. Siemka, od razu. Złodziejstwo to dla mnie jest najgorsza rzecz, kurwa. A wiecie, jak w Mielnie jest? W Mielnie to jest tak, że ostatnio siedzimy sobie na kolacji, nie? Czy tam na piwku z Iską. Jest tak, co siedzimy, patrzymy, cztery ludówy zapierdalają nad molo. Nie wiem, czy to opowiadałem. Chyba nie. Opowiadałem to, czy nie? Bo nie wiem, czy wam mówić. Nie? Nie, dobra, no to słuchajcie. Siedzimy z Iską, kurwa, na piwku. Patrzymy. Cztery ludówy zapierdalają, nie? Ludzie krzyczą, kurwa, jakieś strzały, nie? Okazało się, że to są petardy. Że ludzie krzyczeli, to nie wiem. A cztery ludówy dlatego, bo... Tak o w ogóle jeszcze była sytuacja, że wracamy taksówką i taksówkarz mówi. I on dosłownie taki sam głos i tak mówi. Panie! Tutaj co chwilę butelkami rzucają, się tłuką. Podobno teraz 30 osób się tłukło. To przyjechały cztery lodówki. Proszę pana, tu tak co roku jest na sezon. Tak pierdoli. Później się zapytałem chłopa, co tam niedaleko pracował i jednego co tam był. Mówi, że fajerwerki tam po pierwszej puszczali, kurwa. I że oni się boją w pojedynkę jeździć, więc biorą cztery kurwa lodówki.
Policja boi się w poj... Nie wiem, czterech chłopów wziąć i to ogarnąć. Jadą kurwa w cztery lodówki. Na fajerwerki! Na fajerwerki! Bo tutaj co chwilę puszczają. Takie życie, nic z tym nie zrobisz. Nie chcesz na kimś zarobić, to ktoś inny na tobie zrobi. No. To ja też, kurwa. Robię tak, wypierdalam do ustki. Zakładam kominiarę, rabuję sklep, mam to w piździe. Bo polska policja powie, RODO jest, nie nagrywamy, elo. Takie mamy rządy, według mnie to jest, przez rząd jest, że zjebów do policji przyjmują. Dalej głosujcie, kurwa, na PiSy, na inne chuje. To będzie, kurwa, lepiej na pewno. Będą napierdalać ludzi z ukrycia, bo... wiedzą, że im nic nie grozi, kurwa. Więc proszę was, jak możecie udostępniać, to udostępniać. Nie musicie mnie oznaczać, bo to jest chuj. Po prostu te screeny, co ja wstawiłem na Insta Stories, to wstawiajcie do siebie. Może ktoś będzie widział, no, cokolwiek.